mówię, że wszyscy, ale niektórzy mogą być tacy, że są na przykład bogaci przy jakiejś próbie porwania czy przy czymś, to po prostu co, robi sobie taki gościu coś takiego jak o, jaka piękna te czwóreczka, proszę Państwa, czarna listwa, lampy, tu ciemne te ZDR, no piękna, może kiedyś taką będę miał, że takie to już kosztują 30-40 koła często. 25 to tak różnie, zależy też od stanu, co tam, nie? Siód przy kapce, ale to normalne. Albo to para, też nie chcę tak gadać, nie? No, ale kurczę, no i słuchajcie, i ktoś taki to szybko sobie spierdoli, tak? Bo tylko kierunek daje i nikt go tam za bardzo, no chyba, że ten cofnie, nie? No ładna, oryginalna, widać tam bez zwieśniaczenia te czwóreczka. Trzecie światło stopu, bajery, szmery takie. Dobra, bo mi chyba żółte się zapali, tylko rzucę okiem. Oczywiście kurwa autobus, nie? Musi chuj jebany się tu wpierdolić. Gdzie ta te czwóreczka? No ładna, kurwa. Ciekawe, z mojej to się pewnie śmieją chyba, co? Chyba nie. No nie jest zła ta moja. Troszkę ją tutaj przyozdobiłem. A tam chłopaki jakąś Audi zapierdalają. Ja nie wiem, czy ich nie widziałem dzisiaj. Dobra. Nie, nawet nie patrzą. No ładna ta T4, listwa czarna, to chyba już mówiłem. Zderzaki srebrne mi się podoba, zajebiście. Piękne, antenka CB. Dobrze też mieć taką antenę, ale kurwa. Kierowcy sobie za dużo pozwalają, bo uwolniłem muchę właśnie. Co to jest, kurwa, na tych nogach? Nie no, oryginalnie w sumie, nie mówię, że źle. Ja to lubię właśnie ludzi oryginalnych, nie, że kurwa, zobaczcie w Polsce. Cipy sobie jakieś takie, kurwa, spodnie z lateksu czy czego, każda takie. Na przykład jest, kurwa, chwila na te, na stringi, chciałem powiedzieć, na dla leginsy. Każda kurwa w leginsach. Ja pierdolę. Nic takiego, żeby coś swojego wymyśleć. Kurwa, to jest takie kopiowanie. Siedzą te głupie pizdy zjebane, kurwa, przed telewizorami i oglądają, kurwa, te same reklamy. I jebią. Ile już się nagrywa? 25 minut. No to nieźle. Chyba będzie okej. Okay. Nie lubię tak filmów dwóch wrzucać. Część pierwsza, część druga, bo to jest pizda wtedy. Dobra, trzymajcie się, na razie, pozdrawiam.